Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym rozdziale mangi Dragon Ball Hakai. Jest to rozdział 34, a to co widzicie teraz, to jest końcówka rozdziału 33, w którym zobaczyliśmy przynajmniej 3, tyle jestem w stanie wymienić z pamięci, ciekawe wątki, a mianowicie pojawienie się Androida 21. Drugim wątkiem było to, że Gohan i Piccolo przylecieli na, dostałem SMS-a, na planety Beerusa. Trzecim wątkiem jest to, co widzicie właśnie na swoich ekranach, czyli Goku, Bóg Zniszczenia, przypominam, z Wszechświata 6, przyleciał do Wszechświata 12, do Jina, do Boga Zniszczenia 12 Wszechświata i powiedział, że musi z nim porozmawiać. Pamiętajcie, jak wyglądała sytuacja z Goku i tą energią zniszczenia, z którą bił się w swojej głowie i tak naprawdę zostaliśmy trochę wrzuceni do takiego wiru wydarzeń niezwiązanego z tą energią zniszczenia. Jedyne co tam było jeszcze powiedziane właśnie w tej kwestii, to to, że Goku chciał się cofnąć w czasie i nie wiem, o co chodzi, aczkolwiek Gustavo, czyli autor tej mangi, napisał mi ostatnio komentarz pod właśnie ostatnim omówieniem, że ten wątek niedługo zostanie rozwiązany, że będziemy już wiedzieć, o co chodzi z tą podróżą w czasie, będziemy wiedzieć, dlaczego Goku przyleciał do Boga Zniszczenia 12 Wszechświata. Mam nadzieję, że dowiemy się tego szybko, oczywiście nie będę nikogo tutaj popędzał, tak jak Stachu Jones to mówił, dowiemy się w swoim czasie. Ja dostałem Alert RC. Alert RCB to jest w ogóle dobra ksywa dla rapera, co wy na to, nie? Bobek MZK, Rdzały Miecz Konkwistadora i Alert RCB. Powinni chyba nagrać jakiś wspólny numer. No tak! I jeszcze przecież Vegeta był z Brolim, to jest, dlatego wymieniłem tylko trzy wątki. Tylko tyle byłem w stanie wymienić. Jeszcze jest walka Broliego i Vegety. Nie wiadomo dlaczego, a w zasadzie no wiadomo dlaczego, no bo to jest dobry poligon, prawda, dla Saiyan. Vegeta i Broly przylecieli na planetę Beerusa i od tego właśnie zaczynamy kolejny rozdział. Ja was tylko oczywiście chętnie odeślę na kanał autora i na stronę Dragon Ball Hakai, gdzie możecie czytać tę mangę i na Patreona autora, bo oczywiście to jest coś, co kosztuje, więc jeśli chcemy, żeby manga Dragon Ball Hakai wychodziła, to oczywiście wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie, żeby wspierać twórcę, a my przechodzimy do rozdziału 34, którego tytuł brzmi Wyzwanie Son Goku. I wydaje mi się, że to może się wiązać właśnie z Bogiem Zniszczenia 12 Wszechświata, że Goku wyzwie Boga Zniszczenia 12 Wszechświata, no czy na pojedynek, czy może mu coś zaproponuje, nie wiem, ale wygląda na to, że ten wątek będzie tutaj kontynuowany. A we Wszechświecie 7 Whis oczywiście pomyślał, chociaż Whisa nie było w ostatnim rozdziale, bo on gdzieś akurat poleciał, dlatego Paikuhan chociażby nie mógł się z nim zobaczyć. Jeśli się zastanawiacie, o co chodzi z Paikuhanem, tylko gwoli przypomnienia, Paikuhan jest jednym z liderów tych niebiańskich strażników, jest byłym bogiem zniszczenia 7 Wszechświata. To oznacza, że oczywiście zna Whisa. A tutaj Whis wysłał Vegetę i Broliego do innego wymiaru, do wymiaru w jego lasce, więc ci mogą teraz walczyć bez niszczenia planety Beerusa. To oznacza, że zobaczymy tutaj chyba troszeczkę walki Vegety i Broliego. Vegeta wygląda na to, że transformuje się w tradycyjnego Super Saiyana Blue i nawet o tym mówi. Widzę to zresztą po tym, jak tutaj zostało to narysowane. Zacznę w Super Saiyanie Blue przeciwko tobie. Nie ma powodu, żebym na start korzystał z niższej transformacji niż to. Jeśli chodzi o ciebie, zauważyłem, że trenowałeś, żeby kontrolować swoje moce od naszego ostatniego spotkania. Więc użyj wszystkiego, czego się nauczyłeś przeciwko mnie. Oznajmia Vegeta, Broly kiwa głową ze zrozumieniem i widzimy jego świecące oczy. Wydaje mi się, że tutaj Broly raczej nie będzie miał żadnych nowych transformacji, więc myślę, że tutaj zobaczymy po prostu Super Saiyanina. Ewentualnie może w ogóle będziemy musieli jeszcze czekać na Super Saiyanina, bo w mandze, pamiętacie jak to było, mówię teraz o Dragon Ballu Super, Broly trenował kontrolę nad po prostu Super Saiyaninem i na tym się skupiał w kanonie, prawda? Zobaczymy, czy podobnie będzie to wyglądać tutaj. Zobaczcie, jego moc jest tak duża, że nawet laska Whisa, która jest wbita w ziemię, błyszczy ze względu na to. To jest w ogóle niesamowite, że oni są w lasce Whisa, no nie? Jakby są w innym wymiarze. Po co w takim... Znaczy, no okej, komnata do Hajczasu ma też inną bardzo ważną, prawda, cechę, że można tam po prostu trenować i mieć inny upływ czasu, więc jeśli komuś zależy na czasie, no to to jest lepsza opcja, ale w gruncie rzeczy zobaczcie, ta laska Whisa jest niesamowitym miejscem i to jest coś, co już było w Dragon Ballu Super, prawda?
Patrzcie, co on tu zrobił! Przez Broly'ego przemawia moc Ozaru i ta małpa nie jest tradycyjna. To nie jest tradycyjna małpa. Zobaczcie na jego PKS-y, na jego bokobrody. Widzicie? Widzicie PKS-y tej małpy? Widzicie PKS-y tego goryla? To wygląda, jakby to była zielona małpa. Przez Broly'ego przemawia faktycznie jakaś moc Ozaru i on nie jest jeszcze przetransformowany, więc wydaje mi się, że tutaj Broly aktywuje tę swoją formę, którą widzieliśmy również w filmie po jakimś czasie, prawda? W której Broly po prostu utylizował moc Ozaru, nie transformując się w małpę, ale tutaj wygląda na to, że Ozaru w przypadku Broly'ego wyglądałoby nieco inaczej. Lemo nawet to czuje, mimo tego, że on nie jest w tym wymiarze i mówi, że o kurde, czuje, jakby on się znowu miał wściec i oszaleć tak samo, jak zrobił to na ziemi. Ja tylko mam nadzieję, że ten brutal nie zrani Broly'ego, mówi Chillaj. Bo wokół tej laski wygląda na to, że naprawdę wzniecił się jakiś duży wir, ale Beerus ma na oku inną laskę. Nie laskę Whisa, tylko spogląda na Chillaj. Vegeta i jego głupie plany. Czy Beerus tutaj specjalnie zrobi jakąś barierę, żeby Chillaj nie została zraniona? Zobaczymy, czy tutaj też będzie to tak samo wyglądało. Okej. Broly przyjmuje pozycję bojową, Vegeta dalej przetransformowany. Broly jednak nie transformował się w SSJ, więc zyskałeś kontrolę nad mocą Ozaru. To dobrze, ale nadal zbyt mało. Nadal niewystarczająco, mówi Vegeta, zatapiając rękę w brzuchu Broly'ego. Po tym, jak doskakuje do niego, nawet Broly nie był w stanie zareagować. No prawda, tutaj ten poziom Ozaru jest... jest na pewno jakimś krokiem do przodu, jeśli chodzi o rozwój Broly'ego, ale zdecydowanie zbyt małym, żeby prześcignąć albo być w stanie walczyć na równi z Vegetą w Super Saiyanie Blue. Broly jest wyrzucony w powietrze, mimo wszystko nie jest jeszcze na samym początku walki przyparty do ściany, tylko będąc wyrzuconym w powietrze jest w stanie skontrować, wypuszczając w stronę Vegety kilka pocisków ki. Vegeta cieszy się pod nosem, przygotowując się na przyjęcie tych pocisków, a w zasadzie na ich odbicie. Wszystkie te pociski przez Vegeta są odbite. Broly, widząc to, denerwuje się i leci w stronę Vegety, wścieknięty niczym ja w ZUS-ie. No może troszeczkę mniej Broly się wściekł niż ja w ZUS-ie. Vegeta mimo wszystko w ostatnim momencie odskakuje. Nie raz, nie dwa, a trzy. Koziołkując parę razy, oddalając się od Broly'ego, aczkolwiek zwróćcie uwagę na to, co to uderzenie Broly'ego stworzyło. Broly uderza jakby w ściany tego wymiaru, w którym obecnie znajduje się razem z Vegetą, jakby w ściany tego wymiaru w lasce Whisa. Nie wiem, czy tutaj to się nie zakończy w taki sposób, że będziemy mieli, że ta laska Whisa w ogóle pęknie. To byłoby ciekawe, gdyby moc Broly'ego była tak olbrzymia, że ten wymiar w ogóle pęknie. Vegeta mimo wszystko nie ma zamiaru tutaj tylko i wyłącznie uciekać. W zasadzie no to jakby on rozpoczął tę walkę, ale przed chwilą to on musiał unikać ciosów Broly'ego. Vegeta leci w stronę Broly'ego. Czy on go uderzył kolanem? Czy on tylko zamarkował uderzenie kolanem, a uderzył go łokciem? Tak czy siak, Broly jest trafiony w twarz, to jest to, co się liczy. Nie atakuj jak szalony. Ona bestia, rzuca takimi słowami Vegeta w stronę Broly'ego. Wydaje mi się, że tutaj jest, że to może Broly potraktować jako radę. Aczkolwiek Vegeta, pamiętajmy, że jest bardzo surowym nauczycielem i nie tylko radami będzie rzucał, będzie rzucał również swoimi pięściami. Myśl, zanim zaatakujesz, mówi Vegeta i pojawia się tuż przed Brolym, a Broly tym razem uśmiecha się pod nosem i kiedy Vegeta jest tuż przy nim, Broly na niego po prostu nakrzyczał. Tylko że Saiyanie charakteryzują się tym, że jak krzyczą, to też czasami z ust wydobywa się fala uderzeniowa. Tak się właśnie dzieje. Broly nakrzyczał na Vegetę potężnym kiblastem. Vegeta jest wyraźnie zaskoczony tym obrotem spraw, aczkolwiek nie sądzę, żeby tutaj został pokonany takim jednym atakiem. Natomiast muszę przyznać, że na pewno się tego nie spodziewał. Widać to po jego wyrazie twarzy. I widać to też po obrażeniach, które przyjął. Teraz rozumiem. Udajesz, że walczysz głupio, żebym opuścił swoją gardę, prawda? W zasadzie udawałeś. Wygląda na to, że naprawdę się polepszyłeś. I ze względu na sposób, w jaki walczysz, i ze względu na sposób, w jaki myślisz. Ale to jest tylko i wyłącznie rozgrzewka. Kończy tę scenę tymi słowami Vegeta. My przechodzimy na planetę zniszczenia we Wszechświecie 12, czyli jednak będziemy musieli poczekać na konkluzję tej całej walki, aczkolwiek muszę przyznać, że Broly, no tutaj zaskoczył mnie. Jeśli on faktycznie tylko udawał, że walczy w taki głupi sposób, to już oznacza, że wyrobił sobie, powiedzmy, jakieś fight IQ, prawda? Jakiś zmysł walki. Jest w stanie analizować walkę i nie tylko walczyć tak jak powiedział tutaj Vegeta, szalona bestia. No ale dobrze, zobaczmy, o co tam chodzi z tym Goku. Przecież to było w ogóle poruszone w tytule tego rozdziału, czyli wyzwanie Son Goku. W międzyczasie na planecie zniszczenia we Wszechświecie 12 Goku wystosował bardzo nietypową prośbę w stronę Boga Zniszczenia Gina. No i wygląda na to, że teraz jesteśmy już po złożeniu tej prośby i tylko spoglądają na siebie groźnymi wzrokami. Chcesz, żebym Okej, mamy rozwinięcie tego wątku w końcu. Chcesz mojej pomocy
żeby podróżować w czasie? Już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi. Teraz mi się przypomniało. Chyba wiem, o co chodzi. W mandze, w Dragon Ball Super, w sadze Future Trunksa, pamiętam to, bo ostatnio robiłem skrót tej fabuły, skrót fabuły Future Trunksa w mandze, Gołasu powiedział do Zamasu w pewnym momencie, że w 12 wszechświecie istniała wysoce rozwinięta cywilizacja, która stworzyła coś na kształt wehikułu czasu. Umożliwiało im to podróż w czasie. Dlatego wydaje mi się, że Goku poleciał do 12 wszechświata, bo chce zapytać Gina właśnie o tę cywilizację i być może właśnie skorzystać z tej technologii, którą ta cywilizacja stworzyła. Aczkolwiek ja nie sądzę, żeby oni, bogowie 12 wszechświata, zostawili te maszyny, prawda? Zostawili te technologie. Przecież podróż w czasie jest surowo zabroniona i wydaje mi się, że nie tylko w 7 wszechświecie, ale w ogóle we wszystkich wszechświatach jest to złamanie tego uniwersalnego prawa, więc myślę, że tej technologii może nie być, aczkolwiek myślę, że na 99% Goku właśnie o to chodzi. Tak czy siak, nadal nie mam pojęcia, dlaczego Goku chciałby przenieść się w czasie. Być może chciałby cofnąć się w czasie do momentu, w którym walczył jeszcze z Odysseą. To by tylko stworzyło nową linię czasową, a nie zmieniłoby tę obecną, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale taka jest moja teoria. Proszę, twój wszechświat jest jedynym, który znam, który miał, no jeszcze 7 przecież, prawda? Który miał wehikuł czasu. Jeśli chciałbym zdobyć jakiś w inny sposób, to zajęłoby czas, a ja nie mam czasu. Mocny argument. Jin pyta Goku, w jaki sposób wiesz, że w tym wszechświecie jest wehikuł czasu i pewnie teraz będzie ta kwestia... Dokładnie. Dokładnie. To jest właśnie to. Dowiedziałem się o tym przez przeciwnika, którego kiedyś spotkałem. Ta maszyna jest z Kaioshinem tego wszechświata, o, czyli nie została zniszczona, okej? Okay? Ale kiedy go o to zapytałem, powiedział mi, że może dać mi tylko ją z twoim pozwoleniem. A dlaczego chcesz cofać się w czasie? Pyta Jin w takim razie. Okej. Okay. Ze względu na moją energię zniszczenia. Czyli może Goku faktycznie będzie chciał się cofnąć w czasie do momentu, w którym będzie mógł jakby inaczej rozwiązać sprawę za swoją energię zniszczenia? No tylko mówię, to by raczej stworzyło nową linię. Okej, co tu się wydarzyło? Twoją energię zniszczenia? Tak, odpowiada Goku, a my przenosimy się, wygląda na to, że do podświadomości Goku, chyba do momentu, w którym Goku rozmawiał ze swoją energią zniszczenia, która nazywała siebie samą jako Kakarot. Wygląda na to, że to jest retrospekcja, można to poznać troszeczkę po takim ciemniejszym odcieniu, no nie? Tych wszystkich obrazków, rysunków. Co? Muszę cofnąć się w czasie? Pyta zdziwiony Goku. Dokładnie. Czekaj, co? Dokładnie do momentu, przed tym, jak twoja rodzinna planeta została zniszczona. O, czekaj, co? W jaki sposób to pozwoli mi używać tej mocy, twojej mocy lepiej? Zastanawia się Goku. Widzisz, twoje ciało jest obecnie wystarczająco silne, żeby wytrzymać całą moc, którą jestem w stanie ci pożyczyć. Ale twój umysł nie jest na to przygotowany, więc nigdy ci się to nie uda. Oznajmia energię zniszczenia. Zawsze trenowałeś swoje ciało i umysł, więc twój umysł jest prawie tak samo silny, jak twoje ciało. Jednakże twój umysł jest niekompletny, ze względu na to, że jest część ciebie, której brakuje. Okej. Czyli ta energia zniszczenia wymaga od Goku, żeby on może jakieś swoje sajańskie korzenie do końca zrozumiał. Co w sumie podobnie do sagi Granoli, prawda? Tak długo jak tej części będzie brakować, nie będziesz w stanie zrozumieć pełnej esencji mocy zniszczenia. Goku się zastanawia, czy jest faktycznie część Goku jego, której brakuje? Co masz na myśli? Kiedy byłeś dzieckiem, uderzyłeś się w głowę i straciłeś część swoich wspomnień. Innymi słowy, straciłeś część siebie. Wszystkie twoje sajańskie wspomnienia zniknęły. Wspomnienia, które są połączone z twoim pochodzeniem. Ty, ale jazda, kurde! Podoba mi się to, faktycznie, no przecież Goku nie ma części swoich wspomnień, a tutaj wygląda na to, że musi być pełną wersją samego siebie, żeby opanować te moce zniszczenia. To jest bardzo ważne w procesie formacji twojego wewnętrznego ja. Mentalnie nigdy nie byłeś kompletny, Goku. I to jest główny powód, dla którego nie byłeś przygotowany na moc zniszczenia. Odzyskanie tych wspomnień przywróci z powrotem bardzo ważny element twojej świadomości i ukończy cię, sprawi, że będziesz jedną całością, że z powrotem będziesz cały, pełen. W ten sposób będziesz w stanie zrozumieć i opanować moją moc. Jak wam się to podoba? Powiem wam, że z takiego fabularnego punktu widzenia, jakby wytłumaczenie tego, że Goku ma jakąś część jego, której brakuje mu,
To jest prawda, prawda? To nie zostało wymyślone. I teraz, żeby opanować tę moc zniszczenia, no można byłoby to ugryźć na dwa sposoby, prawda? Goku jest obecnie jako on bardzo silny, bardzo wytrenowany i w sumie można byłoby napisać historię tak, że okej, to wystarczy, żeby opanować tę moc zniszczenia. Ale tutaj zostało to ugryzione w taki sposób, że jakby od urodzenia do pewnego momentu wydarzyły się rzeczy, o których Goku nie pamięta, że jakby on się zmienił w pewnym momencie, więc jest część Goku, której brakuje, no i jak się okazuje, tutaj do opanowania tych mocy tej części mu brakuje. To jest jedna ciekawa rzecz, ale druga ciekawa rzecz, jak to będzie wyglądać, jak Goku cofnie się do czasów, w których jeszcze planeta Vegeta istniała. Jak to będzie... Nie, powiem wam, że naprawdę to się zaczęło robić ciekawe. Jakby do tej pory nie było, oczywiście, że było. Okej, rozumiem. To wszystko ma sens, ale wiesz o tym, że podróż w czasie jest przeciwko prawu bogów, prawda? Oczekujesz, że ja przyjmę za ciebie karę ze względu na trening, który w ogóle może się nie udać? Jin tutaj stawia poważny warunek i ma tutaj rację. Dlaczego Jin miałby tutaj ponosić konsekwencje za to, że umożliwi go ku pożyczenie tego wehikułu czasu? Odnośnie tego mam pewien pomysł, Jin. Ja już wiem, co to będzie za pomysł. Goku będzie chciał walczyć z Jinem i jak go pokona, to wtedy Jin mu pozwoli użyć wehikułu czasu. Tak będzie. O! Dokładnie. Wyzywam cię na walkę. Jin jest wyzwany przez Goku na walkę. Okej, robi się mega ciekawie. Oczywiście, no Goku musi wygrać tę walkę, ależ tutaj będzie... I w międzyczasie jeszcze Beerus z Whisem oglądają walkę Broly'ego i Vegety. Nawet używając wielkiej mocy, Broly jest w stanie utrzymać precyzję i umysł, jakby i swoją świadomość. Rozsądek. Nie ma już wielu rzeczy, które Vegeta mógłby mu zaoferować, będąc w Super Saiyanie Blue. Whis wypowiada te słowa, a my widzimy Broly'ego, który zadaje czysty cios Vegecie, a Vegeta upada na ziemię i wygląda na to coraz bardziej przytłaczany przez moc Broly'ego. Broly'ego, który leci zdecydowanym krokiem w stronę Vegety, a ten przyjmuje cios na czoło, tak jakby miał zaraz włączyć Ultra'ego. I ja wam powiem, jeśli nie pamiętacie, bo pewnie pamiętacie, Vegeta w tej mandze ma Ultra'ego. Co prawda jest jeszcze forma Blue Evolution, aczkolwiek to wygląda na to, że tutaj Blue Evolution możemy nie zobaczyć. Wygląda na to, jakbyśmy... O, widziałem tę aurę tutaj na dole. To musi być Ultra Ego. Vegeta przyjmuje ten cios na twarz i mówi: okej, to była dobra rozgrzewka. Po czym zaczyna się wzmacniać jego aura, odrzuca Broly'ego, a my widzimy charakterystyczny słup energii i mamy początek walki Vegety w Ultra Ego z Brolym, który jeszcze się nie przetransformował. Teraz czas na prawdziwą walkę. I jeszcze mamy Jina, który otacza się bardzo podobną aurą i mówi: ty, dzieciaku, jak śmiesz mi się przeciwstawiać? Rozniosę cię na kawałki! I to jest koniec tego rozdziału, ależ manga Hakai mnie tutaj podjarała. Ja pierniczę, dwie walki toczone jednocześnie. Dwie moce bogów zniszczenia. Jedna uwolniona przez Saiyanina w walce z innym Saiyaninem, a druga uwolniona przez Boga zniszczenia 12 Wszechświata na to wyzwanie Goku. Bardzo odważne, aczkolwiek wydaje mi się, że konieczne w kontekście tego, żeby Goku mógł stać się pełną wersją samego siebie i mógł korzystać z pełnej mocy Boga zniszczenia, co wiemy, że w tej walce z magami będzie konieczne. Niesamowity rozdział, bardzo dobrze się bawiłem. Interesują mnie te wątki, to nie zmienia faktu, że jeszcze czekam na rozwinięcie wątku z Androidem 21. To było fajne. Ale to, co tutaj widzimy, to jest to, co chcę oglądać. Naprawdę bardzo mi się podobały te dwa wątki. Chyba moje dwa ulubione obecnie, które są prowadzone, więc cieszę się, że ten rozdział został im właśnie poświęcony. Gustavo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, dziękuję wam wszystkim za dotrwanie do tego momentu. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba i jeszcze raz odsyłam was na kanał i na linki do mangi Dragon Ball Hakai, żeby wspierać twórcę tej mangi. Naprawdę robi dobrą robotę, a ta historia mega mnie wciągnęła. Rozdział 34, a naprawdę od samego początku ta manga trzyma wysoki poziom. Także tyle. Dziękuję jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ciao.